Wołaj na całe gardło i głoś, a kto ma uszy, aby usłyszeć wieści, ten będzie żył, bo ja jestem życiem. Tylko ilu wierzy, ilu znajdę z wiarą, tą, którą dałem wam. Ilu z was ją zatraciło, ilu sprzedało za fałszywy pokój i pójście za ludźmi. Gdzie teraz jesteście, narodzie mój? Gdzie wasza wiara, która zbawia, która łamie warownie wroga? Ale wy nie wierzycie, czytacie, ale nie przyjmujecie. Lekki wiatr strąca was i iść nie możecie, bo nie przywykliście do walki, do zapierania się siebie. Chcecie czynić swoją wolą, nie to, co ja dla was przygotowałem. I tak posyłam do was słowa, ale nie przyjmujecie. W co was jeszcze bić, aby wasze serce zawróciło z drogi zagłady? Przekażesz te słowa mojemu ludowi, ludowi opornemu, który idzie za uporem swego serca, a do mnie skały nie chce przyjść. Niewielu przychodzi, niewielu pije, niewielu jest wiernych. Wielu uprawia kult, ale przyjść do mnie nie chce. Zanosi modlitwy, a nie wierzy. A czy ja mam wysłuchać mego ludu, który cudzołoży, który służy mamonie, który stworzył sobie innego pana, który czci stworzenie, ale o stwórcy swoim zapomniał? A czy ja nie mam mocy? Czy nie wysłucham, gdy mój lud w złamaniu prosi, gdy żałuje swoich złych czynów? Nie ma drogi na skróty. Albo służy się mi, Bogu Wszechmogącemu, albo idzie się na zatracenie. Ratuj się, mój narodzie, ratuj się, póki jeszcze wzywam, bo ciemność nadchodzi. I wielu odejdzie od prostoty prawdy, a pójdzie za duchami zwodniczymi. A ty się módl, Ojcze w niebie, przebacz nam nasze winy i wymasz nasze nieprawości ze względu na twoje miłosierdzie, ze względu na swego Syna, danego nam na okup za nasze nieprawości. Odpuść nam i zmasz nasze winy, bo zawiniliśmy przeciwko tobie, święty Ojcze. Przebacz, zapomnij i wymasz grzech świętą krwią Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ulituj się w swoim miłosierdziu i usłysz, jak twój lud woła, jak twój lud błaga. Amen.